Dzień dobry, cześć, dobry wieczór Państwu, w zależności od tego, w której porze i kto nas słucha. Naszą gościnią jest osoba, której absolutnie przedstawiać nie trzeba. Doktor habilitowana Aleksandra Przygalińska, wybitna znawczyni nowych technologii, profesorka i prorektorka Akademii Leona Koźmińskiego, specjalistka od zarządzania w społeczeństwie sieciowym, Senior Research Fellow w American Institute for Economic Research, gdzie obecnie się znajduje, jak dobrze rozumiem, tak? Tak, właśnie. Pozdrawiam z biura. I nasza dzisiejsza rozmowa jest prowadzona w ramach online'owego sympozjum, którego uczestnicy stawiają pytania na temat wzajemnych relacji online i offline, jako przystających do siebie komplementarnych i przenikających się nawzajem wymiarów rzeczywistości. A organizatorem tego sympozjum i naszej rozmowy jest Wrocławska Akademia Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta, a bezpośrednio organizatorem spotkania jest dr Robert Sochacki z Katedry Sztuki Mediów. Nasza rozmowa jest elementem szerszego projektu. Bardzo Ci dziękuję, Aleksandra, że znalazłaś czas. Dziękuję za zaproszenie organizatorom. Porozmawiamy na ten temat. Strasznie się cieszyłem, jak pojawił się ten pomysł, ponieważ od dawna o tym chciałem z Tobą porozmawiać. I to jest temat, który strasznie po prostu mnie ciekawi. Jak w tym świecie, który się coraz bardziej automatyzuje, co my ludzie, którzy chcemy być potrzebni sobie nawzajem w przeszłości, w co mamy inwestować swój czas i energię i ewentualnie jak sztuka może nam w tym pomóc? Masz jakąś gotową odpowiedź na tak postawione pytanie? W co inwestować teraz, tak? Inwestować czas, energię. Wiesz co, no mam kilka odpowiedzi na takie pytanie, takich może mało górnolotnych, a bardziej takich down to earth, mam nadzieję, że mi wybaczysz. To znaczy, jeśli ludzie związani jakoś z sektorem kreatywnym chcieliby w dobie tej przyspieszonej, nie wiem, digitalizacji w coś zainwestować, no to drogi są dwie. Jeśli chodzi o moją specjalność, droga pierwsza to jest taka, że jest masa narzędzi, które wykorzystują na przykład programowanie, uczenie maszynowe, sztuczną inteligencję, które są relatywnie proste i bardzo user-friendly, tak bym powiedziała. Może nie dadzą najbardziej spektakularnych efektów, ale są bardzo ciekawe do wykorzystania. Mówię tutaj na przykład o tym, że widzę, że chociażby no moja dziedzina to botyka, i że ta botyka to teraz też w takim kontekście kulturowym, antropologicznym bardzo odpaliła jako taki temat, powiedzmy, poszukiwań, czy też w sztuce krytycznej jest obecna. No i w zasadzie każdy może dzisiaj i każda zbudować sobie bota. Może to trwać od 5 do 15 minut. Nie trzeba programować, nie trzeba jakichś specjalnych skilli, żeby to zrobić, a system będzie działał i trochę się dzięki temu też zajrzy w jego trzewia i pewnie to daje trochę do myślenia. Czyli tak narzędziowo. Pierwsza droga to jest narzędziowa, rozumiem, tak? Pierwsza droga to jest taka narzędziowa, ale ona właśnie jest dwutorowa, bo tu chciałam powiedzieć, że jedna to jest uproszczona wersja, druga to jest jakieś rozpoczęcie przygody pewnie z programowaniem, które no, prowadzi do troszeczkę innego poziomu rozumienia też wszystkich tych procesów od środka. Jeśli kojarzę no, tutaj kilkoro raptem artystów, powiedzmy też z polskiego kontekstu, którzy już programowania używają, na przykład sieci neuronowych, sieci GAN, no to są raczej osoby, Janek które są Simon na przykład. Na przykład Janek, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam, ale nie tylko ja Janek. Też. Kuba de Barbaro, grafik znany, też pracuje z sieciami neuronowymi, więc takie osoby to już raczej nie korzystają z narzędzi uproszczonych, które pozwalają im się gdzieś tam dostać, tylko rzeczywiście inwestują masę swojego czasu w to, żeby bardzo dobrze zrozumieć, jak działają takie najbardziej zaawansowane projekty z zakresu sztucznej inteligencji, no i implementują je w swoich działaniach artystycznych. Więc to jest jakby taka druga ścieżka narzędziowa, czyli ta druga to jest tak bardzo na poważnie, naprawdę kumanie tego programowania, tego data science i tak dalej. Więc to jest jakaś jedna forma, wiesz, inwestowania swojego czasu, a druga to jest pewnie nie narzędziowa, tylko jakiś taki oversight, bym powiedziała, czyli jakaś próba przedarcia się przez ten technologiczny gąszcz, który teraz się pojawił wszędzie i próba objęcia go w jakiś sposób, zrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi, jakie są te wschodzące trendy, dlaczego ludzie wolą rozmawiać na Clubhouse'ie, a nie gdzie indziej,
skąd to się wzięło, czego to jest wynikiem, jaka jest potrzeba, która za tym stoi, albo jakaś tęsknota. Takie są czy taka antropologia nowych technologii. Taka, ale taka, wiesz, taka rzeczywiście uważna na tą zmianę, nie zatrzymująca się pewnie w żaden sposób. Znaczy, ja to nazywam antropologią, bo wiesz, jak ja się zastanawiam, co ja robię, kiedy spotykam się w takich sytuacjach, czy to seminaryjnych, czy to warsztatowych, czy to jakichś tam, nie wiem, szkoleniowych, to ja próbuję zrozumieć, co technologie robią z nami, tak? Czyli jak one zmieniają nas jako ludzi, jak zmieniają relacje między nami. Ty to w fantastyczny sposób robisz. Jest jeszcze parę innych osób, które analizują konsekwencje technologii. Kiedyś na przykład się mówiło o post-internecie, czyli co internet zrobił z nami jako ludźmi, jako jednostkami, jako społecznościami, jako społeczeństwami. Nie wiem, postprawda czym jest. Ten temat trochę teraz jakoś przygasł, ale jest jeszcze chyba jeden poziom, oprócz takiej refleksji nad rolą technologii i graniem z technologiami, to jest pytanie, w czym maszyny nas mogą zastąpić, a w czym maszyny nas nie mogą zastąpić. Znaczy, co rozwijać w sobie za kompetencje, jakie relacje rozwijać, w jakich zespołach, czy w jaki sposób współpracować, żeby robić coś, czego nie potrafią maszyny. Czy jest coś takiego, czego nie potrafią maszyny i nigdy nie będą potrafić? No to są dwa różne pytania, bo dzisiaj to one nie potrafią masy rzeczy. To są najczęściej niskokontekstowe systemy, jak to mówimy, czyli takie, które są dobre w bardzo ograniczonych zadaniach, które mają tam ściśle wyznaczony zakres i są wąsko specjalizowane i tak dalej. I rzeczywiście w tym sensie te technologie są lepsze niż ludzie, mają lepszą inteligencję obliczeniową, tak bym to określiła sobie, że... I wiesz, no, jeżeli jesteś diagnostą medycznym, to raczej w 5 sekund nie przeszukasz zbioru 25 tysięcy artykułów naukowych, które gdzieś tam będziesz potem potrafił szybko skomasować w jakąś taką całość, która ci pomoże w podjęciu twojej diagnostycznej decyzji. Będziesz się kierował swoją intuicją, swoim doświadczeniem, pewnie również rozległą wiedzą, ale raczej nie będziesz korzystał z takiej możliwości, bo jej no nie masz, ani ja jej nie mam, nikt z nas jej nie ma. Więc w tym sensie rzeczywiście ta sztuczna inteligencja inaczej przetwarza informacje niż my i są takie informacje, które przetwarza znacznie efektywniej niż szybciej i może nas tutaj bardzo mocno wspierać. I to jest stan rzeczy na dzisiaj, to znaczy taki, że oczywiście możesz sobie już teraz zacząć wyodrębniać powoli takie przestrzenie, gdzie no ta sztuczna inteligencja jest tak dobra, że no jest trochę pytanie o to, jaka jest rola człowieka. Tutaj lekarze radiolodzy, prawda, versus chociażby systemy przetwarzania obrazu. No na razie funkcjonujemy w świecie, w którym ten lekarz radiolog zdecydowanie musi poświadczyć za to, co ta maszyna dla niego znalazła i musi sam to przeanalizować. No ale gro pracy tak de facto jest wykonywane zresztą bardzo szybko, efektywnie przez taki system. Spotkałam się zresztą, a propos twojego pytania, z takim stanowiskiem niedawno od kolegi, który też jest data scientistą i do mnie powiedział, że u ludzi powinny lądować problemy trudne, a problemy łatwe powinny załatwiać i rutynowe maszyny. Tak. No ja też, ja właśnie tak uważam. Tak. Co to jest problem prosty? To jest taki, gdzie mamy metodę jego rozwiązywania, ale to jest też taki, który jest dobrze zdefiniowany. Bo problem jest oczywiście taki, że my mamy tendencję do upraszczania tych problemów tak zwanych wicked po angielsku, czyli ja to tłumaczę jako zagmatwane. Bo czasami jest tak, że widzimy, że nie wiem, pracuję z firmami na przykład e-commerce'owymi, spada sprzedaż, to dopalmy handlowców. Mamy proste rozwiązanie dla problemu, a okazuje się, że problem jest gdzie indziej, że widzimy symptom, spada sprzedaż, ale problem jest ukryty, on wcale nie jest prosty. Czyli maszyna owszem rozwiązuje proste problemy, my ludzie mówimy, które problemy są proste, a mamy kłopot z tymi, żeby upraszczamy niektóre złożone, prawda? Tak, to prawda, prawda. Znaczy, wiesz, bo ta rola co do zasady na razie, tak jak powiedziałam, głównie jest asystująca. Jak pomyślisz o swojej pracy, to tam będą takie taski, które można częściowo przynajmniej zautomatyzować. A to się z kolei wiąże z tym, co przed chwilą powiedziałeś, czyli pewnie te, które są automatyzowalne, to są pewnego rodzaju rutyny oparte na procedurach.
I wtedy rzeczywiście ja sobie wyobrażam w przyszłości sytuację tak, że jak będzie korona kryzys kolejny, oby go nie było, ale wiesz, no jakby trzeba to też założyć, to lekarze wszyscy nie skupiają się na wszystkich pacjentach, którzy są chorzy, tylko bardzo dużą część tej pracy w przypadku takich case'ów, które mają rutynowe zupełnie symptomy, zachowują się w sposób całkowicie przewidywalny i tak dalej, że tutaj ta diagnostyka, sugestia terapii w dużej części jest zautomatyzowana, a ludzie zajmują się tymi case'ami, które nie są takie proste, tak. I takich będzie bardzo dużo. Tak, tylko że problem, bo to jest na poziomie ogólnym, to jest, że maszyny są nieskończenie lepsze od nas. Tutaj pokazuję pana, który jest twórcą i teraz to jest startup współpracujący z Googlem, firma Kaggle, tak? I to jest jego świetne wystąpienie sprzed już 5 lat, gdzie ostawia taką prostą tezę. Maszyny są od nas już dzisiaj nieskończenie lepsze, jeśli chodzi o przetwarzanie dużych ilości danych, tak? Oczywiście. I w sposób rutynowy, właśnie ten, który da się zautomatyzować. Tak. To, co my ludzie potrafimy robić, to jest potrafimy radzić sobie z nowymi, nietypowymi danymi, których maszyny nawet nie rejestrują, tak? No w ogóle z bardzo zaszumionym środowiskiem, powiedziałabym, ze zmianą po prostu. Wszyscy, ale jeśli ktoś, to ludzie. Oczywiście, jeśli ktoś, to ludzie. No wiesz, teoretycznie masz tam takie newsy teraz tam z Muzero chociażby, prawda, tym systemem deepmindowym, który dzięki tym możliwościom transfer learningu najpierw się nauczył grać w szogi, potem się nauczył grać w szachy, potem się nauczył grać w go, to są takie gry strategiczne podobnego profilu, no i potem było pytanie, a czy się nauczy grać w Atari? I tu się okazało, że się nauczył, ale jednak gorzej, to znaczy, że jakby kiedy jest zmiana zasad i taka o takim fundamentalnym charakterze, to zdolność adaptacji nawet tych systemów transferowych jednak jest mniejsza. I w tym sensie mi się wydaje, no wiesz, ale to najbardziej widać w robotyce. Po prostu robotyka jest idealnym case'em, żeby to pokazać. Robot wstawiony w nowe środowisko jest hopeless. Hopeless kompletnie. Jest w stanie się nauczyć, natomiast tych bodźców z otoczenia, które wymagają adaptacji, płynie tak bardzo dużo naraz i nie da się wyizolować ich w żaden sposób, że po prostu taki system sobie nie radzi. A my właśnie jesteśmy taką holistyczną maszynką, która właśnie w takich sytuacjach mam wrażenie, że sprawdza się najlepiej i wykorzystuje tą swoją tacit knowledge, tą wiesz, wiedzę ukrytą do tego, żeby rzeczywiście... To jest tacit knowledge, widzisz, mnie w to wszystko zaniosło tacit knowledge, któremu poświęciłem aż 7 lat, nie, przesadzam, 6 lat pracy nad moim, mojego życia i wiesz, i to właśnie zaraz mam nadzieję, do tego dojdziemy, bo to można nazywać tacit knowledge, można nazywać to soft skills, można nazywać to kreatywnością. Ja tylko chciałem to precyzować z tym robotem i powiedzmy maszyną. Mamy znajomy obrazek, prawda? Model tego, na czym polega głębokie uczenie maszynowe, tak? I teraz gdzie maszyna tutaj potrzebuje człowieka? Jest maszyna po środku, tak? Tu jest robot. Teraz, gdzie potrzebuje ona człowieka? Na wejściu na pewno bardzo potrzebuje człowieka dzisiaj. W środku trochę człowiek zajrzeć nie może. No, czarna skrzynka. Niestety. To znaczy czasem może, wiesz, bo ta czarna skrzynka to też jest taki trochę już dyskurs pojechany kompletnie. Prawda jest taka, że dużo się zmienia w tej explainability, czyli jesteśmy troszkę tam w stanie zajrzeć, ale człowiek jest oczywiście, tak jak słusznie już widzę, wskazałeś, zwłaszcza na początku, no i też bardzo często... Przez wzmocnienie, prawda? Znaczy na koniec jest obserwacja behawioru bardzo często, czy się dobrze zachował, czy poprawnie sprawdził, kto jest na obrazek, czy mysza, czy szczur, czy żółw. I jeśli tak, jeśli zgadza się to z moją wiedzą, no to proszę bardzo. Ale czasami nie jestem w stanie tego stwierdzić, nie? W sensie, znaczy ty wskazałeś, że człowiek jest na początku i na końcu, ale jakby ci maszynka inwestycyjna powiedziała, słuchaj, to jest miesiąc, żeby wyjąć wszystkie twoje bitcoinowe oszczędności. To jest świetny miesiąc na to, dlatego że zdaniem moim na 60% będzie maszynki, na 60% będzie krach. I to nie jest to samo, co porównywanie. Ale ona ma rację, jeżeli ma dobre dane. Jeżeli człowiek jej zapewnił odpowiednie... Prawdopodobnie tak, ale będzie też mówić ci, że wie to na 60%, nie? I teraz jest pytanie, czy ty zaufasz, nie? Takie, jeszcze jest w stanie ocenić, na ile wie, tak? W nas jest tęsknota, żeby zrzucić siebie odpowiedzialny, żeby maszyna to za nas robiła. Nie? Myślę, że czasami byśmy chcieli od maszyny trochę dowiedzieć się czegoś nowego,
a czasami byśmy chcieli, żeby maszyna po prostu naprawdę dała ten złoty środek. Nie, już nie nieważne, co tam w środku się stało, ale po prostu niech ktoś przyjdzie mi pomóc, niech ktoś mnie wesprze w tej trudnej dla mnie decyzji inwestować czy nie. Tak, a jest taka genialna postać, znaczy genialna figura tej relacji w trzeciej części tego serialu Black Mirror, gdzie jest ta postać grana przez Vincenta Cassela, który na końcu się dowiadujemy, że on cały czas ma w uchu sztuczną inteligencję, która mu mówi, co ma robić. Cały czas jedzie na autopilocie. Czyli postać gościa, który pozbył się wolnej woli w imię czego? W imię skuteczności. Przy założeniu, że maszyna ma dostęp do wszystkich danych, jakie w ogóle można łapać, jakie można mierzyć. Tak, bardzo ciekawe to, że może w nas jest tęsknota właśnie, żeby się pozbyć tej niepewności w decydowaniu i przerzucić to na maszynkę przy założeniu, że taka maszyna jest możliwa, bo ona jest możliwa, jest, pamiętasz, było coś takiego w historii filozofii jak demon Laplace'a, pamiętasz? Demon Laplace'a, Laplaca? Wiesz, to coś mi dzwoni. To jest hipoteza takiego matematyka. A, że może jest i na wszelki wypadek założę, że jest. To była koncepcja, bo to chodziło, że kartezjański demon to jest jak gdyby jedna parafia. To jest taka hipoteza, że nazywał się Laplace, to była końcówka XVIII wieku, zdaje się. Chodzi o to, że on spekuluje tak, jeżeli stworzymy maszynę, istotę, która jest potężniejsza od nas w tym, że jest w stanie w czasie rzeczywistym zarejestrować wszystkie stany atomowe w naszym wszechświecie i pozna wszystkie prawa rządzące stanami atomowymi przy takim ówczesnym rozumieniu fizyki, to jest w stanie wydedukować wszystkie przyszłe stany rzeczy i wszystkie przeszłe stany rzeczy. Tak? Tak. To miał być demon Laplace. I on ma wiedzę konieczną wtedy, bo ma wiedzę o wszystkich prawach fizyki i wszystkich stanach atomowych w wszechświecie. I teraz, czy jest możliwa taka maszyna? Czy to jest ten, jak gdyby ten cel, o którym mówi popkultura i o którym mówimy, spekulując, że kiedyś będzie maszyna, która jest w stanie podejmować wszystkie decyzje lepiej od nas? Czy to jest ten model? To jakaś maskowa matryca tak naprawdę, w której wiesz, no ale jakbyś porozmawiał tam z niektórymi fizykami, ja tutaj nie chcę się w to specjalnie zagłębiać, to oni też ci powiedzą, że jakby możesz sobie wyobrazić model, który na podstawie jakby twoich, znając wszystkie twoje ruchy tam do tyłu, powiedzmy, twoją aktualną i pozycję i tak dalej, przewidzi, gdzie ty za chwilę będziesz i co zrobisz, bo będzie znał wszystkie parametry danej sytuacji, która cię za chwilę spotka. Tom Cruise, ten film z Tomem Cruise'em, reekranizacja Philipa Dicka. To jest dokładnie to. Na podstawie całego digital footprint i całego twojego digital twin, czyli właśnie takiego totalnego skanu całego behawioru plus tego, co można wyczytać i zdigitalizować z twojego DNA, jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkie twoje ruchy, tak? Tak, dokładnie. Ale to jest w jakiś sposób trochę podobne, nie? Bo to jest wszystko, mając pełną wiedzę o wszechświecie i jakby, świecie przynajmniej, kompletną, tak? Z pozyskaną z sensorów na każdym milimetrze Ziemi, prawda? Założonych i jakby... Na każdym atomie. Jakbyś robił computation wszystkiego, co jest od rzeczy szalenie prostych i dyskretnych, po rzeczy kompletnie nieproste i dyskretne i mógłbyś założyć, że możesz mieć taką computational machine, która wszystkie te procesy obejmie, no to pewnie możesz sobie być Vincentem Cassellem. Natomiast patrząc na rozwój sztucznej inteligencji dzisiaj i jakby na te możliwości, to bym powiedziała, że skromniutko. A powiedz, a co mogą namieszać komputery kwantowe? No dużo mogą namieszać. Pewnie, chociaż nie wiem, czy na takim poziomie jakbyś tam marzył troszkę o tym. Na pewno efektywność nie sam marzył. No. Widzę to w tobie. Myślę, że jeśli chodzi o taką efektywność, tak, komputacji, tak, przetwarzania informacji, to jest jakby jakaś dramatyczna zmiana. Mhm. Mówimy o tym, że wiesz, masz takie problemy tak zwane notoriously hard, tak, na przykład NP-hard problemem jest tak zwany dylemat Comey-Voyagera, który pewnie wiele osób kojarzy, takim algorytmicznym problemem, dla którego mamy tylko jakieś aproksymacje, a nie mamy jego rozwiązania, czyli ten dylemat, że jaką powinieneś obrać trasę przy danych tam parametrach, że powinieneś jak najszybciej z jednego miejsca do drugiego przemieścić, żeby objąć wszystkie możliwe na przykład miasta w USA i Amazon takie coś robi, żeby tych swoich kurierów tak zwydajnościować.
wiesz co, nawet robi to, kto tam to robi? No nawet robi to pszczołak, pszczoły w roju. Znaczy wszyscy to jakoś robią. W sensie my to robimy już też od dawna, nie? Jakby Amazon robi to po swojemu, ale co do zasady faktycznie jest z tym problem. To znaczy wiesz, problem polegający na tym, że nie mamy rozwiązania takiego accurate, takiego to the point, po prostu tego problemu algorytmicznego. No a taki Dario Gil z IBM-a, który przewodzi całemu projektowi IBM-owskiemu akurat komputera kwantowego, twierdzi, że być może to jest problem, który będzie do rozwiązania, bo chodzi o to, że on jest dzisiaj nie do rozwiązania w czasie, w którym w ogóle chcielibyśmy go rozważać. Znaczy jakbyś dostał rozwiązanie za kilka tysięcy lat, czy tak, kilkaset tysięcy lat, to by ten kurier już pojechał. No to ten pociąg by odjechał i nic by nie zostało. No więc jakby trochę chodzi o to, że tu jest ta zmiana fundamentalna, że wiemy o pewnych problemach, które wiszą, a na przykład w logistyce to taki dylemat komiwojażera to może być duża rzecz. Jak pomyślisz o transporcie, o logistyce, no, wiesz, o pragmatycznym zupełnie wymiarze tego rozwiązania, no to kurczę, no to jest jakaś duża sprawa. Ale ja mówię, wiesz, że ja słyszę, no niedawno się zupełnie przypadkowo dowiedziałem, że kiedyś właśnie ten kurier, to on mógł sobie pojechać i tam tych paczek rozwoził 50 dziennie, może 20. A teraz mu komputer tak optymalizuje trasę, że on nie ma czasu, żeby się wysikać, bo ma takie po prostu zoptymalizowane benchmarki i dlatego jedzie jak wariat, wiecie, jak kurierzy jeżdżą, rozjeżdżając nas na pasach, bo jemu już ten dylemat komiwojażera w tej mikroskali optymalizuje maszyna już dziś. Ale to jest ja źle. Ja wiem. To jest źle. Ale to jest złe rozwiązanie też w tym sensie, że to jest jeszcze można zoptymalizować? Czy znaczy, to jest złe na pewno można, to jest moralnie złe, ale też źle zoptymalizowane, bo my nie jesteśmy w tym systemie. Jakby wiesz, to takie optymalizacje oczywiście może będzie można robić autonomicznemu samochodowi, prawda? Ale tam trzeba będzie pod uwagę wziąć tam powiedzmy to, że będzie się ładował, jeśli będzie elektryczny i co tam bądź jeszcze. Natomiast ja raczej powiedziałabym, że w takich miejscach, gdzie jest współpraca i człowieka i maszyny, to może nie musimy naciskać na tego typu pomysły z moralnych względów, ale też optymalizacyjnych. No Ford jak postawił fabryki, to tych tak ludzi biednych tam dożynał po prostu tą pracą, że to stawało się nieefektywne w efekcie i jakby ja też uważam, że jeżeli masz przykłady kobotów, czyli tych robotów, które pracują wolniej, bo pracują z ludźmi, ale za to skutek i oversight tego człowieka jest znacznie lepszy i on się spokojniej czuje i się nie boi, no to masz tutaj znacznie większy gain, więc musisz brać bardzo dużo rzeczy pod uwagę, nawet jak myślisz, jak totalny jakiś pragmatyk. Ja tylko zaznaczę, że echo tego, co mówisz, to jest też taki zwrot, który się dokonuje, no w Polsce znakomicie bada to profesor Kostera, Monika Kostera, nie wiem, czy kojarzysz jej badania, tak? Tak, że też odejście od takiego prymatu optymalizacyjnego, gdzie po prostu ma się wynik optymalizacji sprowadzić do pewnego zwrotu z inwestycji, najlepiej w ramach kwartału i zwrotu inwestycji dla tych shareholders, czyli udziałowców, co było dogmatem w zarządzaniu od lat 70. A dzisiaj powoli to się rozpada, że dzisiaj jednak ten współczynnik ludzki, to znaczy, że właśnie to kosztuje nie tylko wypalenie, to obniża wydajność, że organizacje, gdzie ludzie pracują jak automaty, gdzie właśnie czują się sfrustrowani relacjami w miejscu pracy, bo to jest też ta druga rzecz, którą chciałem z tobą porozmawiać, to znaczy gdzieś tutaj idziemy w stronę takiego paradygmatu, nazwijmy to sobie humanistycznego, niektórzy nazywają to turkusem, inni nazywają to holakracją, a inni po prostu właśnie przywracaniem tego komponentu ludzkiego jako świadomej decyzji, że czasem pewne rzeczy wprawdzie tracą w tych kategoriach optymalizacyjnych dwudziestowiecznych, czyli po prostu coś się wydłuża, coś na początku może nie daje takiego szybkiego zwrotu z inwestycji, ale w dłuższym terminie motywacja ludzi rośnie, zaangażowanie ludzi rośnie, bo czują, że są potrzebni, czują, że są autorami swoich decyzji. I per saldo to daje też w długiej grze zyski w postaci bardziej zmotywowanych, bardziej wydajnych pracowników. Tak? Czyli ta, powiedziałeś o tych kobotach, czyli robotach, którzy zwalniają po to, żeby lepiej się pracowało ludźmi z nimi. Ja nie znam tego fenomenu. Możesz jeszcze... Wiesz, to jest na razie bardzo powszechne jeszcze w przestrzeniach fabrycznych, takich industrialnych, ale to jest też taki duży temat badawczy dla mojego zespołu, bo my się zastanawiamy, czy ten model kobotyki można jeszcze gdzieś wprowadzić i gdzie go by można ewentualnie wprowadzić. On z grubsza polega na tym, że masz system, który jest raczej dostrojony do współpracy z tobą,
Przy założeniu, że znaczy jakby, bo tutaj są dwie takie meta podejścia. Jedno jest takie, że maszyna ma cię zastąpić, a drugie jest takie, że pracujemy razem. Ja uważam, że zdecydowanie to drugie mi się bardziej do mnie apeluje, jak to mówią. Bardziej mi się podoba dużo. Wydaje mi się też sensowniejsze tak ekonomicznie patrząc. Tak? Ja jakoś mocno jestem nieufna, jeśli chodzi o UBI w dzisiejszych podejściach, wiesz, jakiejś takiej dziwnej cyfrowej jałmużny. Mam szereg pytań. Co to jest to związane. UBI? To jest ten powszechny Universal Basic Income, tak, wiesz, że jakoś tak po prostu coś mi tu się nie podoba. Ale wiesz, ja mam taki cały czas problem, bo tu się zgadzamy, że to są nasze jakieś intuicje, że my nie chcemy takiej przyszłości, nie chcemy świata, w którym maszyny, tak jak, tylko że w ogóle nasze myślenie o tym właśnie bardzo mocno obciąża popkultura. Znaczy, że my myślimy, i mówię nasze w sensie i powiedzmy badaczy technologii i powiedzmy to sobie możemy z tym jakoś poradzić, ale ja widzę, wiesz, ja rozmawiam z pracownikami, którzy się boją, że im maszyny zabiorą pracę, tak? I oni w banki się boją, bardzo w bankach, co można zautomatyzować, a w co inwestować, żeby maszyny nie zabrały mi tej pracy. I wiesz, i takie jak mamy na poziomie właśnie popkultury, no to za chwilę widzimy, wiesz, widzimy po prostu, ja tutaj szukam jakiegoś dobrego obrazka, ale widzimy coś takiego może. O, to jest to, co nam kultura mówi, że to są maszyny, które zabierają nam pracę. O, że przychodzą sztuczni ludzie, którzy czują, myślą, którzy nawet my nie wiemy, kto jest maszyną, tak? Albo czy ja rozmawiam teraz z twoim botem albo z awatarem Aleksandry Przegawińskiej? Masz już takiego? A ty teraz sobie tam nie, możesz robić. Nie, ale mogę ci coś pokazać, co ci może spodoba się, tylko muszę to otworzyć. Co, może nie jest botem Aleksandry Przegawińskiej, ale według mnie robi wrażenie. Poczekaj, ale to chwilę potrwa. W międzyczasie będę odpowiadać na twoje pytanie. W sensie, bo jakby mi się wydaje, że oczywiście ta popkultura bardzo, bardzo się rozsiadła tutaj szeroko, powiedziałabym, w tym fotelu tego, kto steruje rozwojem technologicznym. Rzeczywistość jest znacznie mniej dramatyczna. Co więcej, no raczej jak się spojrzy na przykład na firmy, które inwestują na przykład w rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji dzisiaj, to większość z nich nie raportuje layoffs, czyli tego, że będzie tam nie... Ale bo wiesz, bo no, to jest ważny wątek, że jak patrzysz... To ludzka potrzeba. No w ogóle to, że teraz właśnie ta, widzisz, nasze życie zawodowe przenika z tym prywatnym, to jest też rewolucja. Tak. W biznesie, wiesz, gdzie ludzie nagle mają pracowników, którzy właśnie z dzieciakami i tak dalej, ale wiesz, do tego, jak bardzo nasze myślenie, też nasze decyzje biznesowe, decyzje, jakie maszyny inwestować, z jakimi pracownikami, w jakie kompetencje inwestować, że one są podyktowane nie wiedzą o ograniczeniach maszyn, tylko fantazjami i podlewanymi przez popkulturę obawami o przyszłości, której, tak jak pokazałem, są świadome, inteligentne maszyny, które są po prostu potężniejsze od nas. No to jest straszne lustro jakieś takie, wiesz. No, to jest naprawdę Black Mirror. Nasz egotyzm jest niesamowity. To znaczy jakby naprawdę każdy system jesteśmy w stanie przyrównać do siebie. Biologiczny i niebiologiczny, mam wrażenie. I to jest jakby trochę szalone. A mam to, co ci chciałam pokazać. Okay. O, to czekaj, to teraz pokaż. Ci pokażę. Spróbuję to zaszerować. Czekaj, o. I zobacz to. Widzisz ją? Widzę ją. I widzę, no, że coś się wokół odbija. No, poczekaj, spróbuję ją tu odpalić. O, patrz. I to jest deepfake, tak? Tak. Znaczy to nie jest nawet deepfake, to jest właściwie to jest celowo, no, ale w tym sensie, że jest na technologii deepfake'ów, czyli na sieciach generatywnych wytworzona taka właśnie, widzisz, postać, pory skórne, no oko jest może trochę jeszcze niedopracowane, ale ogólnie... No, bez kontekstu w życiu bym się nie połapał, no. Nie połapałbyś się. No dobra, no to... No to może w tym sensie to pytanie o to, co powiedziałeś, jest jakoś tam zasadne, bo my oczywiście też w naszym designie dążymy do naśladowania człowieka, czy też dużo firm chce to robić. Do magii też, ale przede wszystkim, że z ludźmi się to ma komunikować, niech to będzie taki jak człowiek. Więc w tym sensie ja rozumiem ludzi, którzy na przykład się obawiają, że ta sztuczna inteligencja będzie do nich jakoś strasznie podobna i że będzie nierozróżnialna, ale to jest zupełnie co innego niż strach o utratę pracy. To jest jakaś jeszcze osobna zupełnie rzecz. I tak jak zaczęłam ci mówić wcześniej, nie jest to zbyt widoczne. To znaczy widoczny jest proces, że jest bardzo duża podaż nowych prac w związku z technologią. One się pojawiają. Może one nie są dla wszystkich. Może to jest jeszcze inny temat rozmowy, tak? Że to są prace dla... A możesz podać przykłady takich prac?
No wiesz, architekt sieci neuronowych, wiesz, na przykład, to jest po prostu, wiesz, praca rosnąco popularna, deweloperzy wszelkiej maści, prawda, ale też na przykład osoby, które odpowiadają za budowę interfejsów, tak, UX-owcy wszyscy, najnowszej generacji i tak dalej, bardzo dużo osób, ale też nawet, nie wiem, pomyśl sobie o ludziach, którzy są community managerami na Instagramie, rozumiesz, od kiedy ta profesja istnieje, ile, 4 lata, 5 lat tak naprawdę, a teraz już jest w całości sprofesjonalizowana, wiesz, no i także mi się wydaje, że tu się bardzo dużo zmienia, że ludzie trochę tego nie doceniają, ile ta generuje technologia pracy. Oczywiście jakąś zabiera i to jest rzecz do dyskusji, jakby w jakim zakresie, natomiast no, bezrobocie technologiczne, jak sam dobrze wiesz, nie jest nową rzeczą. Oczywiście, znaczy w ogóle zapominamy, wiesz, jak to przecież zaledwie ile, 5-6 pokoleń temu maszyny już zabrały pracę naszym dziadkom. Oczywiście. Prababkom. I zwłaszcza w tej części świata, w większości pracującym na roli, tak, albo w rolnictwie. I co? I musieli uciekać do miast i tam czekać w kolejce, aż będzie potrzebny ktoś do obsługi maszyny. I to się dokonało zaledwie, zobaczcie, 5-6 pokoleń temu, w połowie XIX wieku. I oczywiście to był dramat i setki tysięcy, miliony ludzi zostały pozbawione pracy, tożsamości, czyli wyrwane z tego świata, w którym trwały przez całe pokolenia, ale my jesteśmy owocami tej zmiany, znaczy, że trochę... Jak najbardziej. Tak, że można też spojrzeć, że ten proces jest bolesny, ale po pierwsze nie, no byli luddyści, prawda, czyli ci, którzy próbowali go powstrzymać poprzez po prostu niszczenie fabryk, luddyści. Ale nieadekwatnymi metodami. No wiesz, ale, ale jak to inaczej zatrzymać jak rewolucją, nie? No ale to była rewolucja, wiesz, to jest rewolucja, która nie działa. Nie, no oczywiście. To jest malutka, ale... manualna szkoda, tak ale naprawdę. Myśmy mieli, rozumiesz? Ale wiesz, jak wchodził Uber, no to też kierowcy taksówek też po prostu napadali na kierowców Ubera. To też coś się tak jak... Okej, ale to coś tam zmieniło, w sensie kulturę pracy, jakby wiesz, oni sami też się jakby trochę zreformowali, stworzyli własne platformy digitalowe, żeby się kontaktować. Raczej to jest tak, że technologia pociągnęła wszystkich za sobą w różne strony, ale za sobą, a nie, że mogliśmy tę technologię zatrzymać. Mi się raczej wydaje, że no okej, ja tutaj będę trochę taką technodeterministką, że ta transformacja technologiczna, ona jest, wiesz, to jest mocny, to jest taki duży sztos. I znaczy, że wydaje nie ma się, tego ona... ucieczki, nie ma ucieczki, tak? Nie bardzo. No. Nie, są ucieczki, ale do przodu, a nie do tyłu, jakby mi się wydaje, że w sensie, że strasznie ciężko jest jakoś mi pomyśleć, że my możemy mieć przestrzeń jakiejś cyfrowej absencji. Słyszałam, że profesor Zybertowicz dużo na ten temat mówi o cyfrowej absencji. Okej, to nie jest temat, który... Digital detox. Detoks, absencja, różnie się to mówi. Tak, data absencja minimalizm. Jest bardziej radykalna. Na przykład. A data minimalizm to jest jeszcze w mojej dziedzinie coś jeszcze innego. Czyli wykorzystujesz najmniej danych, żeby zrobić dobry proces, taki etyczny względ. A nawet tak. Tak. To takie są, wiesz, też pomysły dosyć ciekawe, takie proekologiczne, prośrodowiskowe, możesz powiedzieć, że one mają charakter. Digital ecology. Niech będzie. Można to tak nazwać. Tutaj hasztagi wrzucam. No super, to szkoda, że one nie latają od razu, wiesz, po screenie, że ten nasz inteligentny system zoomowy jeszcze nie wymyślił, jak tutaj opatrywać. A doskonale słucha. Ja już się przekonałem, bo ja prowadzę wszystkie warsztaty przez Zooma i potem wiesz, wystarczy, że rzucisz hasło jakiejś marki i zaraz dostajesz, wiesz, na Facebooku lokowany produkt. Więc Zoom doskonale. Naprawdę? To nie było tylko moje doświadczenie, tylko... Ale to lokowanie to jest stąd, tak? Bo mi się wydaje, że po prostu wszystkie aplikacje włączają mikrofon, w sensie wiesz, wszystkie absolutnie, żeby karmić sieć po prostu tym, jak ty mówisz, nie? Bo każdy mówi inaczej. Rozpoznawanie marek produktów. No tak, ale to wiesz, to są dane po pierwsze, a po drugie to jest oczywiście taki ten słabawy dzisiaj marketing. Ja czasami sobie myślę o tych systemach rekomendacyjnych produktów dzisiaj, to jest, wiesz, ślepe. No to, że ty coś powiedziałeś teraz, jak to się ma do tego, czego ty potrzebujesz, wiesz? Ale to też pokazuje, na jakim prymitywnym poziomie jesteśmy, jeśli chodzi o tą tak zwaną personalizację. Choć jak porozmawiasz sobie z ludźmi od e-commerce'u, to mówią na przykład, że w Rosji, gdzie nie ma RODO, gdzie po prostu nie ma też tych ograniczeń na prywatność w sieci, oni potrafią przetwarzać
i personalizować na podstawie 90% danych, jakie zaczesują w tym także tych nieustrukturyzowanych, czyli na przykład i robić do 700 mikrosegmentów na przykład. Do 700 mikrosegmentów, nie? Tak, chociaż ja to jeszcze nie uważam, że to jest ta rewolucja, bo to jest cały czas, wiesz co, to jest rejestracja randomów. To jest ciągle rejestracja randomu jednak. W tym nie ma tej części właśnie ludzkiej, tej deklaratywnej. Czy ty tego potrzebujesz, takiego jakiegoś takiego pytania? Jest taki super profesor Michael I. Jordan, on się tym tematem rekomenderów zajmuje i on mówi, to są jakieś, to jest łapanie z danych historycznych jakichś trendów, jakichś kontekstów i takie na ślepo strzelanie cały czas. Ale ono może być naprawdę ciekawe, można je zrobić, jeżeli ktoś powie coś trzy razy na przykład, trzy razy wymieni jakiś brand, no ewidentnie jest to większy indykator zainteresowania niż to, że powiedział to raz, rzucił w jednej rozmowie. No ale no, wiesz, no to jeszcze ciągle albo tam jakieś semantyczne. Ale to jest strasznie ciekawe, wiesz, jakie ograniczenia sztucznej inteligencji ujawniła pandemia. Ja się tym tematem jakiś czas temu zainteresowałem. Aha. Tutaj jest, daję print screena z raportu McKinsey'a z lipca ubiegłego roku, że generalnie 3 na 4 amerykańskich konsumentów radykalnie zmieniło swoje zachowania konsumenckie, zwłaszcza jeśli chodzi o te branże, czyli retail, banking, czyli bankowość i telekomunikacje. To znaczy modele predykcyjne po prostu okazały się fałszywe w przypadku 3 na 4 klientów, nie? I tu są jakby ktoś chciał, to jest raport otwarty, więc łatwo go wygooglować. I to jest dokładnie też to, co powiedziałaś przed chwilą o tym, to jest cytat z kolei z raportu Deloitte'a, też z lipca ubiegłego roku, przetłumaczony na polski, tak? Że my zapominamy, Kto ci przetłumaczył? Sieć neuronowa ci przetłumaczyła? Moja sieć neuronowa to przetłumaczyła. Aha. Nie, bo to akurat na potrzeby pewnego wystąpienia po polsku, ale raport jest po angielsku. Postanowiłeś sam. Dobrze. Tak, no, widzisz. Nie korzystasz z sieci DeepL, rozumiem, tak korzystasz. Znaczy, wiesz, nie wiem, bo przecież jak sama dobrze wiesz, wiele rzeczy na przykład, wiesz, to co do nas przylatuje w postaci map Google, nie? No to też jest już sieć neuronowa, tak? No natomiast oczywiście. Do czego zmierzam, że to jest coś, co wydaje mi się za mało i właśnie chciałem, żeby o tym nasza rozmowa była, że za mało mówimy o ograniczeniach sztucznej inteligencji, że za bardzo bazujemy na takim popkulturowym wyobrażeniu, że ona przyjdzie i nas zje, a najpierw zabierze nam pracę, a potem zrobi z nas baterię, tak? A za bardzo o tym, że póki co ma bardzo, bardzo proste ograniczenia. Robi dużo lepiej to, co jest powtarzalne, okej? To, co lepiej, to jest monotonne, powtarzalne, rutynowe. Potrzebuje człowieka, żeby jej powiedział, co ma mierzyć i potrafi to robić mniej tego, ale też te wszystkie predykcje, a co tam idzie klasyfikacje, a co tam idzie anomalie, wszystko to jest oparte na historycznych danych, tak? Że maszyna bierze wiedzę o przyszłości z przeszłości, tak? No wiedzę najczęściej, wiesz, no, gdyby wpiąć do tego sensory na przykład, to masz real-time data, to jest, one zawsze są trochę spóźnione, no ale to jest inny typ spóźnienia niż coś, co tam wyszukiwałeś dzień wcześniej, rozumiesz? W sensie, to pokazuje, jak to wygląda. O, tutaj macie wizualizację real-time data. Tak? Czyli możemy powiedzieć, co się teraz... Ale, i to jest też super na tej podstawie na przykład takich bardzo fajnych przykładów, albo i niefajnych, na przykład możemy się dowiedzieć, gdzie są turyści, prawda, gdzie płacą kartą turyści, albo przewidywać, gdzie będzie zapotrzebowanie, o której godzinie na taksówki, prawda? Bo to tak, no tak, oczywiście. No właśnie, oczywiście, ale dużo rzeczy nie możemy robić, nie? Możemy przewidywać co? Anomalie, czyli rozpoznawać raczej anomalie. Im bardziej jest to makro zjawisko, tym chyba lepiej nam idzie w takich, wiesz, dłuższych też skalach czasowych i tak dalej, a im bardziej to jest mikro zjawisko, już jeszcze zoom in do jakiejś jednej poszczególnej osoby z tymi wszystkimi jej tam uniwersum, jej problemów i potrzeb, to myślę, że tam się tak naprawdę robi bardzo, bardzo trudno. A wiesz, co to jest? Pokaż mi. High frequency trading? A, oczywiście, tak. No to tam podobno już ludzi nie ma wcale. No. I to jest w ogóle od kilkunastu lat to się dzieje. W sensie, że maszyny, które dokonują transakcji na przestrzeni tysięcznych części sekundy globalnie w oparciu o pewne zaprojektowane warunki brzegowe giełdy. Natomiast to jest ciekawe, że jak się tworzy przewagę, ostatecznie to się sprowadza do tego, kto ma bliżej fizycznie do światłowodu, kto ma bliżej serwerów giełdy, bo na tym się tworzy przewagę. Jeśli chodzi o, rozumiesz, no tak, no to jest...
To jest dosyć taka przewaga, powiedziałabym, brutalno-trywialna. Ale wiesz, tak, ale wiesz, jak nagle do tego całego online'u wchodzi z powrotem ten offline, nie? To prawda, tak. No, tak samo jak ostatnio się wdarł boleśnie offline sprawie, o tutaj, nagle chmura się spaliła. O matko, tak. No to wiesz, no to przypomina nam, że tak jak my bez jedzenia zemrzemy, tak i nasze maszyny takoż, no po prostu. No. Tym jesteśmy do siebie bardzo podobni, moim zdaniem akurat. Wiesz co, bo ja mam do ciebie takie, właściwie jedno pytanie, którego ci się nie zadałem, a którego zawsze chciałem ci strasznie zadać, bo obydwoje robiliśmy doktorat z filozofii. Na filozofii, tak. No i powiedz mi, co ci z perspektywy czasu, bo to już było co prawie dekady temu, dała ta filozofia? Oj, dużo rzeczy, w sensie bardzo mi dała dużo, dużego kopa, jeśli chodzi o myślę, że myślenie o sztucznej inteligencji. W sensie, że wiesz, tak, no, może to brzmi trywialnie, ale ja naprawdę codziennie rozważam gdzieś tam konsekwencje projektowanych technologii. I zresztą nasz cały zespół, mój kolega jest neuropsychologiem, drugi matematykiem i wszyscy jesteśmy takimi znajdami trochę w tej sztucznej inteligencji. Czasami sobie myślę, że może to gorzej, albo no, niektórzy są bardziej uzdolnieni, jeśli chodzi o pisanie kodu, inni bardziej, no ale może moglibyśmy pójść z tym jeszcze dalej, no, jest jakiś trade-off, ale z drugiej strony myślę, że no, ta perspektywa jakaś taka, wiesz, no, nieustającego zadawania sobie pytania, po co w ogóle jest ta dziedzina, o co w niej chodzi, jest strasznie ubogacająca dla poszczególnych badań. Ja też nie sądzę, żebym robiła interakcję człowiek-maszyna. Gdybym się zajmowała AI-em, to może bym dzisiaj, rozumiesz, pracowała w banku i robiła loan management. No, ale bo też twój doktorat dotyczył statusu kodów ontologicznego, prawda? Jakoś tego, co pamiętam. Tak. No to był taki fenomenologiczny, taka próba gdzieś tam połączenia, wiesz, trochę filozofii analitycznej z fenomenologią, takim trochę przypomnieniem sobie, że na przykład taki Heidegger generalnie, myślę, że dzisiaj gdyby żył, to byłby zdecydowanie fanem abstynencji cyfrowej, a nie tylko detoksu. Pewnie by tam chodzić tylko chacie po lasku. Ale kto by jeszcze był takim fanem? Teodor Kaczyński. I to też jest po tej stronie. Czyli Unabomber. No tak. No przecież on dokładnie o tym, nie był jego manifest. To on był tak antytechnologiczny? No totalnie, no wszystko tam chodziło o to, żeby właśnie przygotować się na świat i zwalczyć. To był współczesny ludysta. On chciał zwrócić, okay, wysadzając te, chciał zwrócić uwagę na ryzyko technologizacji. Znaczy, ja, wiecie, to są ekstremalne, bo Heidegger też jest ekstremalnym przypadkiem, bo wiemy, jak kończył, nie? No tak, nie, no absolutnie, jakby to oni są wszyscy totalnymi, jakby tutaj ekstremalnymi ludźmi, natomiast no, pamiętajmy na przykład, że taki Heidegger to kompletnie sprawił, że Dreyfus, który był bardzo protechnologiczny, zaczął inaczej myśleć o technologii, po prostu uznał, że robotyka jest źle robiona, bo się wczytał w jakieś pisma Heideggera, w krytykę techniki, ale przede wszystkim tam Sein und Zeit, jak sobie pomyślał, kurczę, rzeczywiście, jakby czegoś tu brakuje. Potem czytał Merleau-Ponty'ego, który nie wiem, gdzie by dzisiaj stanął w tym całym sporze. Znaczy, bo ja słyszę tutaj o ciele, kinestetyce. Tak, u Heideggera to było właśnie, to potem zostało nazwane passive knowledge, to znaczy ta wiedza, którą posiadamy, habitualna, wiesz, psychologii, to jest wiedza proceduralna, to jest wiedza ciała, embodied knowledge. Tak, to jest bardzo ważne. No i wiesz, a myślisz, że teraz, bo na przykład to się wiąże z tym, czy maszyny potrafimy nauczyć dotyku, tak? Czy maszyny potrafimy nauczyć orientacji w przestrzeni, nie? No wiesz, to są fundamentalne pytania wbrew pozorom. No. I oczywiście właśnie najpierw Heidegger je zadawał, a potem Merleau-Ponty rzeczywiście w tą stronę poszedł. I ci dwaj filozofowie na współczesną robotykę, na przykład na takie Boston Dynamics, gdyby ludzie z Boston Dynamics dzisiaj pracujący chcieli tak naprawdę głębiej sięgnąć, skąd się wzięły pomysły, no, ich własne, to się wzięło od Rodneya Brooksa, który chciał robić ucieleśnioną robotykę, a wcześniej właśnie od takiego Dreyfusa, a Dreyfus z kolei czytał fenomenologów. I wiesz, no więc naprawdę te implikacje dla designu, dla technologii ze strony filozofii są fundamentalne. Zresztą to nie jest projekt doprowadzony do końca jeszcze cały czas. To znaczy jeszcze jesteśmy ciągle w miejscu, gdzie nie mamy tej ucieleśnionej robotyki. Zresztą ostatnio czytałam, słuchaj, bardzo ciekawy tekst faceta, który zapytał, co po deep learningu, bo pokazałeś tu, wiesz, te sieci neuronowe, ukryte, jawne i tak dalej. I teraz on powiedział, no po deep learningu jest ciało.
Po deep learningu jest maszyna, która ma percepcję i propriocepcję. I od tego się zacznie przetwarzanie informacji przez tą maszynę. Czyli taki David, albo taka David. Jak Iwa. Damy jej platformę do, od rzeczywiście przetwarzania informacji o zmieniającym się świecie w postaci zmysłów i ciało, które będzie nawet nie narzędziem, tylko kanałem inteligencji tak naprawdę, to wtedy możemy rozmawiać na poważnie jakiejkolwiek singularity, ale z modelami, nie wiem, GPT-3, GPT-4, 5, 6 czy 7, to my za daleko nie zajedziemy, bo to jest kompletnie coś innego, nie? Że bez ciała się nie da. To jest moim zdaniem mega ciekawa koncepcja w ogóle. Ale to ciekawe, że tutaj lądujemy z odpowiedzią na pytanie, co ci dała filozofia, bo powiedzmy, zaczęłaś od tego, że myślenia, tak mi filozofia. Mark Cuban, czyli jeden z najbogatszych Amerykanów, udzielił raz wywiadu, powiedział, że właśnie filozofia to jest kierunek, który by doradzał wszystkim, którzy poważnie myślą o kompetencjach przyszłości. Tak? Że świat. Tak, to jest, tak, się wstrzeliliśmy, Iwo. No, ale co, poznajesz dużo ludzi z tym typem wykształcenia, takim właśnie bardzo wysoko poziomem? Nie dużo, ale trochę tak. To znaczy, zwłaszcza tu w Stanach, to wiesz, tutaj ludzie studiują major i minor, więc sobie robią major computer science, a minor philosophy na przykład, albo coś takiego. To już poznałam. Poznałam w Google trochę programistów po filozofii analitycznej zwłaszcza. To nie jest takie totalnie uncommon. Mi się wydaje, że był kiedyś taki moment, my jeszcze nie byliśmy wtedy duzi, że filozofowie, jak chcieli robić jakąkolwiek karierę niefilozoficzną, to zaczynali pracować w agencji reklamowej. A dzisiaj jest tak, że jak jest filozof czy filozofka utalentowana, co tam sobie radzą dobrze z logiką rozmytą, to wtedy mogą pocisnąć karierę programistyczną. W tym momencie to wiesz, kogo musimy pozdrowić? Nie wiem, czy ty znasz Ryśka Szopę. Znam Julię, jego żonę, Julia, więc tak. Ryśka również też bardzo chętnie pozdrawiam. Zdaje się, że on rzeczywiście taką ścieżkę. Zresztą Jula przecież też pracuje w startupach. I tak, ale Ryśek, właśnie myśmy się poznali kiedyś na studiach w Leuven i on wtedy się mocno wkręcił w sztuczne języki, zaczął sobie rozkminiać kodowanie dla własnej przyjemności i tak się wkręcił, że wylądował w Google, nie? Bardzo ciekawa. Teraz inwestuje w startupy, z tego co wiem. Ale ma bardzo ciekawą właśnie, też my kiedyś rozmawialiśmy o tym, że jego Popper nauczył kodowania, nie? Że metoda, że i wiesz, takie piękno prostoty kodu, że im prostszy kod, tym lepszy, tym piękniejszy, nie? No tak, bardzo tak. Chociaż ja niestety jako mierny koder muszę powiedzieć, że nie przestrzegam tej zasady. Wiem, że to jest ból straszny, ale tak jest. Biblioteki, jakby ktoś zobaczył, to nie pokaże nikt. Wiesz co, bo ja tak naturalny sposób zmierzając, że tak powiem, do jakiejś takiej puenty tej naszej rozmowy. Tak. No, już konkluzje, ale, chciałem jeszcze zapytać o dwie rzeczy, myślę, że super ważne. To znaczy, po pierwsze, co ty na to, właśnie, jak my mierzymy rozwój, w sensie rozwój, co to znaczy, że technologie się rozwijają, jak to mierzyć, że jest ich coraz więcej, że są coraz szybsze, że prawo Gordona Moore'a na przykład nam pozwala tak, mierzyć. Nie. No kiedyś to był dobry probierz. Wiesz co, nie mam chyba na to żadnej gotowej odpowiedzi. Powiedziałabym chyba tak, że chyba impaktem też rozumianym jako pewnego rodzaju mainstreaming tej technologii, bo na przykład jakbym porównała na przykład wpływ internetu i sztucznej inteligencji na życie ludzi, to powiedziałabym, że internet to jest technologia oczywista, znaturalizowana całkowicie, a sztuczna inteligencja na przykład nie jest na tym etapie, a jako general purpose technology mogłaby być. No coś nie działa, że nie jest jeszcze, może będzie działać. No jakby tutaj siedział jakiś biznesowy człowiek, to ci powiedziałby, ja bym chciał mierzyć sztuczną inteligencję po prostu efektywnością. Zwrotami z inwestycji, tak? Albo efektywnością. Różne są pomiary efektywności i produktywności. Brzmi szereg różnych. Ale właśnie fajne, jest to, że w biznesie coraz więcej mądrych organizacji odchodzi od takiego sposobu mierzenia rozwoju. Mówi się na przykład dobrostan, tak? No tak. Że tak, można tak, mierzyć, że organizacja czasami trochę, nie wiem, no taką tutaj mityczną organizacją jest na przykład Patagonia, tak? Ale też pojawia się mnóstwo... Dla climberów, tak, znana. Tak, że nasza firma nie jest coraz lepsza dlatego, że coraz więcej zarabia, coraz więcej sprzedaje, tylko że jest coraz lepsza na swoich pracowników, nie? Ale wiesz, na przykład te pomiary efektywnościowe, one nie muszą mieć takiego charakteru, to nie musi być ilość wykonanych przez ciebie tasków na godzinę, to może być twoja satysfakcja z wykonanej pracy, to można mierzyć twoim również wpływem, nie wiem, jeśli jesteś marketerem, to wiesz, masz szereg różnych pomiarów tego, czy to się przedostało gdzieś, ktoś to cytował, widział, czytał, no tutaj akurat
akurat też sztuczna inteligencja engagement może służyć rate, do tego, żeby... Engagement rate, tak? There you go, jakby i to wszystko algorytmiczne systemy tak naprawdę ci będą dostarczać to, ale nie, no jakby wiesz, powiedziałabym, że albo jakąś chyba jakby jakościowo ciekawie patrzeć, to jakąś fundamentalną zmianą, w sensie na przykład, nie wiem, dla mnie, jak ja się dowiedziałam w zeszłym roku, że są ksenoboty, o którym pamiętam, że kiedyś sobie gadaliśmy, czyli te takie artificial life projekty, to dla mnie to jest jakościowa zmiana, dla mnie znaczy, że w tej dziedzinie zachodzi coś takiego, że ona już jest klikalna z innymi dziedzinami i z tego mogą wyjść jakieś efekty. No to znaczy, że ona już jest bardzo zaawansowana. Znaczy, że jest w bardzo ciekawym punkcie, skoro się już zaczyna jakby rozprzestrzeniać, wiesz, na inne dyscypliny wiedzy. I programowanie białka, nie? Tak, tak. No okej, więc rozwój, aha, czyli rozwój jakościowy w tym sensie, że my idziemy, że przekracza, że technologia przekracza bariery jakościowe, czyli na przykład przestaje być tylko na silikonie, na krzemie. Że na przykład komputery kwantowe byłyby takim rozwojem, tak? Znaczy, bo tak, ja tutaj pytam wiesz też o to, bo mówiliśmy tam gdzieś o tym demonie Laplace'a, który uważam, że to jest dobry model w ogóle, żeby tłumaczyć tą utopię, jaką jest singularity, tak? Że my ostatecznie marzymy o, czy boimy się momentu, w którym pojawią się maszyny, które będą w stanie wszystko, co zachodzi, mierzyć w czasie rzeczywistym, przetwarzać i na tej podstawie przewidywać, co się wydarzy, nie? Ja myślę, że my byśmy chcieli być tymi maszynami, po prostu, wiesz. W ogóle, to jest... albo byśmy bardzo nie chcieli, dlatego robimy je, dlatego chcemy to, ten przerażenie uzewnętrznić, nie? To jakbyś Maska posłuchał, to on by chętnie się chyba wpiął w taki system, no, a raczej bałby się zostawić go samopas. Mówię, to jest bardzo kuszące, żeby, mówię, Black Mirror, czy tutaj też wspomnieliśmy o Westworldzie, popkultura jest dla mnie ogromnym, dzisiaj wiesz, robi to, co kiedyś robiła filozofia, to znaczy w taki bardzo też angażujący, afektywny sposób pozwala nie tylko przespekulować, nie wiem, na przykład Ex Machina, nie? To jest de facto przecież test Turinga z nami. Z odbiorcą. Oczywiście. Ja jestem wprowadzony przez cały kapitalnie poprowadzoną fabułę. Cały czas się czuję jak głupi, że jak już myślę, że mam do czynienia z maszyną, to ona robi coś tak ludzkiego, że nie, to jednak nie jest maszyna. A potem robi coś tak maszynowego, że nie, to jednak jest maszyna. Ja stoję jak ten głupi pod drzwiami w teście Turinga, nie? Czy tam w pokoju tego, chińskim pokoju Serla. Dokładnie. Że teraz, ale teraz to jest jak gdyby jedna rzecz, ale druga rzecz to jest to, co, na co zwraca uwagę w swojej genialnej książce genialny autor, czyli Edwin Bendyk. To również pozdrawiamy najserdeczniej. No, w ogóle właśnie wspaniały człowiek i wspaniały umysł, i gdzie on w taki, i tylko erudycyjny sposób, to jest de facto praca naukowa, ale też bardzo mocny, w sensie politycznym, po prostu pokazuje, że sorry, ale my za chwilę nie będziemy mieli z czego zrobić tych maszyn i czym je zasilić. Że w ogóle o tym się nie gada. Że jak gdyby, to jest zapomniany temat. Znaczy wiesz, ale tutaj pytałaś o komputer kwantowy, to ja uczciwie ci powiem, że no, ten komputer kwantowy to jest jakieś interesujące rozwiązanie tego problemu. Znaczy, bo mniej energii potrzebuje? No wiesz, jeżeli by pomyśleć o całym procesie, w którym on zostanie wytworzony i zasobach wszystkich, to nie wiem jakby finalnie, jak będzie wyglądał ten balans, wiesz, ale sama maszyna teoretycznie jakby w swoim przetwarzaniu informacji powinna być efektywna, no bardziej. Jakby. No tak, znaczy, że mamy też nadzieję pod postacią, czy też robimy sobie nadzieję pod postacią tej fuzji jądrowej, czyli tego projektu, który jest tam gdzieś we Francji, rozwijane, że będziemy mogli pozyskiwać energię de facto z energii słonecznej, ale chodzi o to, że to trzeba sobie jasno powiedzieć, ograniczenia technologii to są też ograniczenia po prostu zasobów, którymi te technologie mielibyśmy robić i którymi mielibyśmy te technologie zasilać. Wiesz, że to też z książki Bendyka się dowiedziałem, że myśmy jako cywilizacja zużyli 30% energii całej tylko w XXI wieku, w stosunku do po prostu historii cywilizacji, czyli wcześniej zużyliśmy 70%, teraz 30% z tej całości, która jest dostępna w paliwach kopalnych i w źródłach, wiesz, nieodnawialnych, nie? No, ale nie eksplorowaliśmy tych źródeł na przykład odnawialnych za bardzo, a one z kolei są takie, wiesz, no, promising bym powiedziała, no, w tym sensie, że nie wyczerpią się, więc to też na to trzeba trochę spojrzeć, że mamy też, popatrz, gdzie nas zaprowadziła technologia do odkrycia nowych sposobów, no, jak ja słyszę, że znajomi kupują Tesle i będą płacić 30 groszy za korzystanie z tej Tesli przez miesiąc, bo tyle ich będzie kosztowało ładowanie tejże, mając na
dachach, wiesz, panele słoneczne, to myślę, tak. Wow, no jesteśmy trochę gdzie indziej. To w Polsce? W Polsce tacy znajomi? Tak. Wyobraź sobie, że mówiąco tak. To ostatnio czytałem o jakimś gościu z Jabłonnej, który zainstalował panele fotowoltaiczne, ma jakiegoś takiego właśnie elektryka i też właśnie jego w sumie wszystkie wydatki na energię miesięcznie to jest tam 12 zł czy coś takiego, nie? A żyje po prostu... No wiesz, to jest jakaś absolutnie nowa przestrzeń, no. Też można na to tak spojrzeć, znaczy my naprawdę nie jesteśmy jakoś, gdybyśmy się bardzo spieli, no to jest oczywiście trochę nieuczciwe tak powiedzieć, bo sobie mówimy tutaj w cywilizacji zachodniej o tym i tak dalej, ja mam tego świadomość, ale co do zasady w bardzo wielu przypadkach, jak patrzę tutaj na ludzi, wiesz, w Massachusetts, którzy wszyscy żyją w domach i połowa ma te panele poinstalowane, bardzo jestem ciekawa, jak wygląda ich efektywność energetyczna, wiesz, i czy mają obieg zamknięty, albo czy są blisko obiegu zamkniętego. No na przykład, i te wiesz, potem co z tymi panelami robić, jak je pozyskiwać, że to jest wszystko też proces, który nie jest obojętny, nie? Oczywiście, że tak. Ale chciałem tutaj to zamarkować, bo ostatecznie rozmawiam o ograniczeniach sztucznej, czy też rozwoju technologii. Tutaj mignęło zdjęcie Genia sprzed 2 lat razem z moją siostrzeniczką. I teraz to jest, wiesz, bo to jest tak, rzeczywiście to jest taki trochę trik, ale też nie trik, bo kiedy ja patrzę na Genia, to ja się zastanawiam, ty masz też córkę w wieku bardziej tak, już chyba szkolnym. Tak, Alusię, no właśnie. No i dobrze, i teraz jak ich przygotować na świat maszyn? Jak ich przygotować? Ja bym ich przede wszystkim przygotowała na świat ludzi, to znaczy, wiesz, i parłabym mocno w to, a do tego bym to okrasiła programowaniem, zdecydowanie programowaniem, nie prostymi systemami, ale programowaniem, taken super seriously, naprawdę, w sensie myślę, że porządek w głowie, zrozumienie tych systemów, za tym idzie wszystko, nawet analiza krytyczna treści, jak rozumiesz, jak działa system, jak umiesz sobie na to pytanie odpowiedzieć, to naprawdę jesteś w bardzo dobrym miejscu. A gdzie w Polsce, mogą się tego nauczyć? Mogą się nauczyć tego w sieci, gdziekolwiek by się działy, czy na Zanzibarze, czy w Polsce, czy gdziekolwiek indziej. Mogą ściągnąć, tata ściąga Scratcha i pracuje z dzieckiem po prostu. No. Wiesz co, bo to jest odpowiedź, odpowiedź oczywiście bardzo prosta, ale bardzo też wnikliwa. Ja spotkałem jedną osobę taką, ale często w tym momencie przywołuję. Osoba 20-latek powiedzmy, który nie skończył żadnych studiów, nawet nie skończył szkoły, bo od dawna, od kiedy jest nastolatkiem, zarabia na życie jako programista, jako koder. Zarabia, historia była taka, że w ogóle zrekrutował go startup spoza Polski. Zarabia oczywiście ogromne pieniądze, nawiasem mówiąc, w solastalki, przerażony światem, bez wody, całe pieniądze zainwestuje w kryptowaluty, bo uważa, że to jest jedyna sensowna inwestycja, tak? Ale ja na pytanie, bo był na warsztacie po prostu kiedyś u mnie i ludzie się pytają, a gdzie studiowałeś? On mówi, nigdzie. W Uniwersytecie Życia. Wszystkiego z YouTube'a się nauczyłem, nie? Po prostu wszystkiego, ale naprawdę robi jako koder taką bardzo, bardzo przyzwoitą, w sensie bardzo spektakularną karierę. A jednocześnie, wiesz, czegoś mu brakuje i dlatego się akurat z nim spotkałem, bo spotkałem się z nim na, nie wiem, warsztatach kreatywności czy coś takiego. I wiesz, i to jest ta druga rzecz, bo pokazałem tutaj Tofflera cytat, który warto mieć w pamięci. Co to znaczy oduczanie? Czego ostatnio się oduczyłaś? Ja się oduczam pracoholizmu. Bardzo mi to ciężko idzie. A perfekcjonizmu? Czyli reliktu z lat... Nie, to nigdy nie byłam jakoś dobra, ale pracoholizm, zadaniowość pojęta boomersko absolutnie. Ja nie wiem, ja to po prostu, wiesz, ja jestem trochę za młoda, żeby tak było, ale tak jest. Ja jestem po prostu pracoholiczna po boomersku i ja muszę coś z tym robić. Także ale może dlatego, że po prostu robisz rzeczy, które cię strasznie fascynują. Robię też rzeczy, które mnie strasznie fascynują, ale jak rozmawialiśmy poza anteną, robię również rzeczy, które mnie bardzo nie fascynują. A jednak je robię i może tutaj jest jakieś, wiesz, poważne pytanie, które powinnam sobie samej zadać po prostu uczciwie. To jest taka porada. Znaczy, jak robisz to, czego nie lubisz, to znajdź w tym coś, co ma dla ciebie sens osobisty. No jakąś dzięki. Małą rzecz. Coachu, nie? Bardziej mnie jednak interesuje redukcja. Redukcja, absencja. Interesuje mnie ale to wiesz, bo tak poważnie to jest to, że powiedzmy, to jest też dzielenie się władzą. Znaczy nie tylko zadaniami, ale też sprawczością. A to jest trudne i tego rzeczywiście dzisiaj warto się oduczać. Jak dziś sobie tutaj powiemy na przykład o turkusowych organizacjach tego typu, to rewolucja zaczyna się wówczas, kiedy szef właśnie oducza się kontrolowania, oducza się decydowania. To jest mega trudne. To jest super.
To jest mega trudne, to jest też rozwojowe osobiście. Ale dlaczego? Bo tutaj też w drugim planie jest moja siostrzeniczka. I wyobraź sobie, że moja siostrzeniczka Tosia wymyśliła sobie, że i dostała się do tej internetowej szkoły Ilona Muska, czyli do Synthesis. O, oh, wow. No i wyobraź sobie... Gratulacje. No wiesz, ale w ogóle szoku jest cała rodzina. Natomiast ja ją cały czas podpytuję, co oni tam robią. I ona mi przysłała takie print screeny z tego, co robią. Rozumiesz coś z tego? No tak, troszkę tak, troszkę tak. Co to jest? Mogę się domyślać co najwyżej. No to jest, czy to jest jakaś taka dimensionality reduction, to jest jakaś, tak? To jest metoda redukcji wymiaru po prostu. Jakaś wiesz co, właśnie cała sztuka polega na, oni mają zajęcia, to jest tam raz w tygodniu spotkanie z ludźmi, którzy pracują przy SpaceX na przykład, nie? Okej. Okay, mm-hmm. I wiesz, i to jest tak, że oni, to są dzieciaki zebrane z całego świata, tam około 30 osób, 30 czy tam 40 osób, w wieku do 12, zdaje się, lat, 8-12 lat, jakoś tak. I oni, słuchaj, im mówią od początku, to są zadania, które oni mają robić, których im nikt nie tłumaczy, nikt ich ze sobą nie poznaje, tylko jedno powtarzają, embrace chaos, tak? Po prostu naucz się poszyturać chaos, naucz się działać w poczuciu dezorientacji, nikt im nie tłumaczy zasad, nikt im nie tłumaczy, jak o co robotowi tutaj chodzi. Temu, jak tym najlepszym, wiesz, systemom no. Deep learningowym, które no. Nic nie wiedzą, tylko muszą po prostu nauczyć się grać, wykminiając samo, o co w ogóle chodzi, co to jest za gra. No tak, ale tutaj i mają ze sobą rywalizować. Jest 6 drużyn, które, mhm. Ona tam jest, ona jest druga, ona jest w niebieskich, tak, oni są drudzy. Drużyny mają rywalizować ze sobą w coś, co nikim nie wytłumaczył, a jednocześnie oni się nawzajem nie znają. I od tego zaczyna się cała szkoła. Od ćwiczenia kompetencji poruszania w poczuciu kompletnej dezorientacji. Jako wiesz, jedna z centralnych kompetencji przyszłości. Co ty na to? Jakie są kompetencje przyszłości? No to chaos reigns and embrace chaos wydaje mi się znakomite tutaj, bo pewnie będzie chaos, wiesz, to znaczy tak sobie to wyobrażam, ale nie, no ja tu zachowawczo, nie, to nie jest zachowawcze, to jest w jakiś sposób może oldschoolowe, ale jest... Umerskie. Nie, no współpraca. Współpraca. Społeczeństwo, współpraca. Współpraca ponad wszystko, współpraca, kindness, love, wszystkie te rzeczy. To całe to, że tak powiem, coachingowe pierdololo, ja to biorę. W sensie, tutaj ale jedna też, z najważniejszych książek, jakie przeczytałem w ubiegłym roku, mówię to bez cienia kokieterii, bo ja to mówię wszystkim. Dziękuję tak. Dziękuję ci za tą tak książkę. Mówisz. To jest książka o słabych sygnałach. To jest książka o słabych tak. sygnałach. No. Tak, fajnie, że ją tak czytasz. Myślę, że tak byśmy bardzo chcieli, żeby ona była czytana. Też to tak czuję. I mam nadzieję, że to też nadchodzi. W sensie, że wiesz, dla mnie na maksa ważne. Tutaj widzę, że masz samokontrolę, aktywne słuchanie i tak dalej. Ja mam też bardzo dużo tej wdzięczności. W sensie ja kiedyś się z tego potwornie nie śmiałam jako Polka, ale spędziłam już łącznie 7 lat w Stanach. Mniej się z tego ostatnio śmieję. Bardziej mam coś takiego, że po prostu naprawdę myślę, że to są wszystko nie najgorsze reguły do życia, w sensie i te współpracowe, te wszystkie, wiesz, rzeczy dotyczące naprawdę właśnie aktywnego słuchania innych, otwartości, jakiś taki kindness, po prostu też bycia miłym. Ale wiesz, że od tego, bo ja się zajmuję, bo generalnie ja, wiesz, design thinking, ale ono mnie zaprowadziło do, powiedzmy, projektowania zmiany i teraz mam wielką satysfakcję pracować, no, powiedzmy, z dwoma organizacjami właśnie w procesach zmiany, gdzie wszystko wprowadza się, czy wszystko zaczyna się od pracy na relacjach komunikacji. Znaczy, do czego zmierzam? Do tego, że narasta świadomość nie tylko, że nie można ewaluować firmy przez pryzmat zwrotu z inwestycji, taki jednowymiarowy sposób, że okay. też dobro, ale też, że po prostu, jeżeli chcemy być zwinni, jeżeli chcemy być innowacyjni w takim głębokim sensie, czyli zmieniać się tak, jak teraz od nas wymaga świat, to musimy absolutnie zainwestować w relacje między ludźmi, w to, żeby ludzie nie bali się ze sobą współpracować, żeby nie bali się być ze sobą w trudnych relacjach, właśnie w sytuacjach chaotycznych, bo bez tego nie ma żadnej zwinności, bez tego nie ma żadnej kreatywności. Wiesz, że to jest dzisiaj... Absolutna zgoda. Absolutna zgoda. No,
Zwinność bez tej podkładki nie będzie żadną zwinnością oczywiście, tak? A jeszcze wracamy, bo zatoczyliśmy kółko i pewnie będziemy finalizować, ale to są te nasze mocne strony. To są te nasze mocne strony. No, dlatego fajnie, że tu się to tak zamyka, ale to wcale nie jest łatwe. Znaczy, że i też się pojawia jeszcze takie pytanie, na ile my musimy inwestować w rozwój tych miękkich kompetencji, a ignorując te twarde, a na ile my potrzebujemy jedno i drugie rozwijać bardzo mocno, bo maszyny wprawdzie zastąpią nas przy diagnostyce, ale być może lekarz, który nie potrafi zdiagnozować tego, co maszyna, nie będzie potrafił tym bardziej zdiagnozować tego, co maszyna nie potrafi. Nie? No, rozumiesz? Tak, że, tak. Chociaż może mieć taki, wiesz, strzał nagle, po prostu, wiesz, iluminację. Raz to kiedyś widziałem, a sprawdźmy to. W sensie... No tak, ale mi chodzi o, wiesz, że Dr. House, tak? To jest taki przykład, taki popkulturowy lekarza, który potrafi wziąć symptom spoza spektrum, które widzi maszyna i dlatego postawi trafną diagnozę, mimo że, bo to jest nietypowy przypadek, ale Dr. House ma też w jednym palcu wiedzę maszyny i dlatego potrafi spojrzeć szerzej. Wiesz, to jest tricky thing. Czy my jesteśmy w stanie jak gdyby dopalić tylko te kompetencje miękkie, a te twarde zostawić maszynom i zamknąć całą nie, wiedzę? Nie, myślę, że my musimy mieć... Myślę, że to wraca Heidegger. Heidegger, który mówił, że zamykamy coraz więcej wiedzy w maszynach, w technice i coraz mniej rozumiemy świat, bo my umiemy tylko się nimi posługiwać. Myślę, że masz rację. Znaczy w sensie ja uważam, że... Znaczy, to jest foundation, jeżeli mamy w ogóle jakoś koegzystować i się nie pozarzynać tutaj w warunkach pewnie trudnych, bo kryzysu klimatycznego i nie wiadomo czego jeszcze, to jest foundation. Natomiast jakby ja absolutnie byłabym ostatnią osobą, która by uważała, że nie, ja bym bardziej wprowadzała, wiesz, większą explainability, tak jak ci mówię, programowanie od bardzo wczesnego wieku i tak dalej. Ja bym uważała, że ludzie muszą jakby zdecydowanie nad tymi systemami panować, a nie im powierzać, wiesz, wszystko, co się im da powierzyć i gdzie mogą. Repetitive task dla mnie z założenia to jest task, który ty umiesz zrobić, tylko nie musisz. Tylko nie musisz oddać go maszynom, tak. Ale najpierw, najpierw trzeba się w nim przećwiczyć. Tutaj tylko pokazuję właśnie taką dobrą infografikę na temat projektu Google'a, który możecie sobie wygooglować, to jest projekt Aristotle. Bardzo ciekawy projekt, na którym zwrócił uwagę Łukasz Szymula, który z kolei jest świetnym menadżerem i takim właśnie z sukcesem wdrażającym zmianę do organizacji, którą zarządza do Trade Doublera. No i o Łukaszu Szymuli sobie znajdziecie dużo materiałów w sieci i o Google Project. Ja tylko streszczę z grubsza, że to jest potwierdzenie takie bardzo, bardzo powiedzmy empiryczne, poparte też głębokimi badaniami wcześniej w ogóle psychologów biznesu, między innymi Amy Edmondson, która pod koniec 90. badała organizacje, między innymi Patryka Lencioniego, między innymi też badaczy biznesu, którzy generalnie prowadzili to w latach pierwszej dekadzie, potwierdzili coś, że jedyną cechą, która stale koreluje w najbardziej wydajnych zespołach, w najbardziej wydajnych organizacjach jest to, czyli psychologiczne bezpieczeństwo, czyli że ludzie nie boją się ze sobą spierać, nie boją się siebie nawzajem, nie boją się, że ktoś, czyli mają głębokie, trudne, wielowymiarowe relacje. Chodzi o to, że wiecie, to jest taki dla mnie i tylko uzasadnienie, dlaczego robić turkus, dlaczego robić holakrację, dlaczego inwestować w kompetencje miękkie, ale też w co inwestować w świecie postępującej automatyzacji. Tak? Tak, zdecydowanie. Znaczy, wiesz, pełna zgoda moja. Nie wiem, co się stanie, jak przyłożymy do tego model chiński. Tak, czyli inwigilacyjnego kapitalizmu, tak? No chyba tak to, takiego dziwnego, na turbokapitalizmu z dużym komponentem centralistyczno-etatystycznym, nie wiem co to jest za potworek, ale psychological safety i speak your mind to zdecydowanie nie są rzeczy, które tam mocno... Ani wspomniany Google ostatnio nie realizuje konsekwentnie tego modelu. Mam tutaj na myśli oczywiście sprawy z analityczkami, które w spektakularnych okolicznościach odchodzą z firmy. Przemocowych sytuacjach, prawda? To też jest tak, że sami do końca z jakichś powodów postanowili nie realizować tego w całej rozciągłości. Natomiast to nie znaczy, że dla nas to nie jest jakiś kierunek. Ja czasami, wiesz, mówię ludziom, którzy wchodzą w te procesy i już tak są blisko, ale
ale ciągle się wahają, że wiesz, co ja z tego będę miał? No w najgorszym razie lepiej poznasz siebie i przygotujesz na świat, który być może nie nastąpi jutro, ale prędzej czy później jakaś organizacja będzie tego potrzebować. Ludzi, którzy potrafią się poruszać w świecie, gdzie my możemy bardzo dużo przewidzieć, ale też coraz więcej się dzieje rzeczy nieprzewidywalnych. I do tego drugiego potrzeba ludzi, nie? Zdecydowanie, 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 słuchaj, niech tak będzie, niech, dobra, niech się nam darzy. Dobrze, to tutaj, wiecie co, na koniec miało coś być o sztuce, to ja tylko polecę wszystkim z całego serca do pośledzenia sobie wystąpień tego pana, Aitan Shapira, który gdzieś tam po sąsiedzku urzęduje w MIT, ale jednocześnie to jest uznany, ceniony międzynarodowo artysta, który zajął się taką właśnie procesami czy projektowaniem procesów kreatywnych. W tej chwili rozwija takie właśnie programy badawcze i też wsparcia biznesu, bo on współpracuje z liderami takich organizacji jak NASA czy Google też, tak? Gdzie wykorzystuje kompetencje miękkie, które wyćwiczył jako artysta, czyli na przykład radzenie sobie z ekstremalną niepewnością, podejmowanie ryzyka, wiesz, to jest, zobaczcie sobie Aitana Shapira, też Joanna Chmura z nim zrobiła kapitalną rozmowę, właśnie też jego wystąpienia na TEDzie. Myślę, że to jest bardzo ciekawy trop do zrozumienia, jak bardzo możemy wykorzystać potencjał sztuki rozumiane jako właśnie relacje, sztuki rozumiane jako procesy i liderów w świecie sztuki, właśnie jako liderów zmiany, jako ekspertów od zarządzania procesami z dużym poziomem niepewności, z dużym poziomem ryzyka. Myślę, że to jest fajne jako takie narzędzie wspomagające, jak sobie kształtować te kompetencje w przyszłości. Ja mogę się tylko pod tym podpisać. Dobra, lądujemy w takim razie. Dzięki Ci, Aleksandra, za Twój czas. Pozdrawiamy, machamy do Bostonu i wszystkim dziękuję za uwagę. Dziękuję jeszcze raz Akademii Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geberta za możliwość zorganizowania tej dyskusji. Do widzenia, dobranoc. Do widzenia.